Byliśmy już w Karolinie Północnej, w Indianie, w Nowym Jorku. Ostatnio właśnie widzę ten odcinek, wam się bardzo spodobał. Jak to jest żyć w Nowym Jorku? A teraz przenosimy się na drugi koniec Ameryki, na Hawaje. Z nami jest Ania. Cześć! Cześć wszystkim! Proszę na początek kilka słów wprowadzenia dla naszych widzów. Jak długo jesteś? Co robisz na Hawajach? Więc na Hawajach już, w Stanach już jestem 3,5 roku. Jak tutaj się znalazłam, przyjechałam na program Au Pair. Jest to taki w sumie program, nie wiem czy to jest ważne, ale to jest taki program, taka wymiana kulturowa. Jest to bardzo łatwy sposób, żeby przyjechać do Stanów i dużo dziewczyn tutaj właśnie przyjeżdża w taki sposób. I coraz więcej chłopaków też. No i przyjechałam na taki program, a teraz staram się sobie tutaj ułożyć życie. Program się skończył, a ja próbuję jakoś tutaj sobie to wszystko ułożyć i nie wiem, ułożyć sobie jakoś tutaj życie w tych Stanach. Powiedz w takim razie, co cię skłoniło, żeby akurat na Hawaje pojechać? To jest zupełnie inna Ameryka. Tak, i jak się decydowałam na ten program Au Pair, to wiedziałam, że ja decyduję, do jakiego tak jakby miasta chcę jechać. Więc jak miałam otwarty profil, ustaliłam sobie, że chciałabym jechać do fajnej rodziny, pracować dla fajnej rodziny, ale też zależało mi na tym, żeby lokalizacja była fajna, bo nie po to jadę do Stanów na 2 lata, żeby, nie wiem, być na jakiejś wsi. Więc jedyne tak jakby opcje, jakie sobie ustaliłam, to będą, że będzie to albo Los Angeles, albo San Diego, albo właśnie na Hawaje. I akurat ta agencja, z którą wyjechałam, ma możliwość wyjazdu na Hawaje. I tak jak mój profil był otwarty właśnie z tej agencji, to tak jakby niektóre rodziny się zgłaszały, ale w ogóle mnie nie interesowały, bo właśnie lokalizacja mi nie odpowiadała. A jednak chciałam, żeby ta lokalizacja była fajna. I jak zbliżało się do końca moich studiów, to wtedy na moim profilu pojawiła się właśnie rodzina, dla której pracowałam przez te 2 lata. I jak zobaczyłam, że jest to rodzina z Hawajów, byłam taka zestresowana tą rozmową kwalifikacyjną, bo bardzo zależało mi na tym, żeby tam do nich polecieć. Nawet na chwilę, nawet jeśli rodzina jest beznadziejna, a okazało się po rozmowie kwalifikacyjnej, że rodzinka jest super, że się dogadujemy. I od razu po pierwszej rozmowie, takiej godzinnej i jedynej rozmowie, zdecydowaliśmy się, że będziemy dla siebie tak jakby matchem, że będziemy pasować, że ja chcę do nich jechać, oni chcą, żebym ja przyjechała. Więc tak wyszło, że jakoś 5 miesięcy później byłam już tutaj na Hawajach. Powiedz w takim razie, czy życie na Hawajach naprawdę jest takie bajkowe? Zależy. To wszystko zależy, jak kto patrzy, jaki ma ktoś, a jakby powiedzieć, jaki kto ma dochód i na co sobie może pozwolić. Na pewno fajnie jest przyjechać na wakacje i jakby jak przyjedziesz na wakacje, to na pewno masz takie wrażenie, że wow, to jest taki raj i tak dalej, ale jak już mieszkasz tutaj, to dalej cieszy to, że jesteś w takim miejscu i tak dalej, ale już postrzegasz to inaczej, bo musisz chodzić do pracy, już nie masz czasu na takie chodzenie na plażę cały czas, więc trochę inaczej się do tego podchodzi, jak już się tutaj mieszka tak na co dzień. Właśnie, powiedz mi, czy turyści w jakiś sposób, którzy są na dookoła, podejrzewam, no może nie teraz, są uciążliwi podczas takiego codziennego życia? Tutaj, bo jestem właśnie na wyspie Oahu, to jest taka najbardziej zaludniona wyspa, bym powiedziała, z lokalnymi ludźmi i jeśli chodzi też o turystów, bo to jest, powiedziałabym, najtańsza wyspa, na którą można przylecieć jako turysta i ilość tych turystów jest duża. Teraz właśnie ich nie ma, bardzo mało ludzi przyjeżdża, bo są bardzo duże restrykcje teraz. Ale jeśli chodzi o utrudnienia, no to na pewno są jakieś. Na pewno jest większy korek na ulicy, jeśli chcesz jechać do pracy i tak, no gdziekolwiek, no to ten korek jest na pewno. Jeśli chodzi o takie bardziej popularne plaże, teraz w dobie tych właśnie social media i tak dalej, te wszystkie miejsca są bardziej dostępne i bardzo łatwo jest znaleźć jakieś miejsce, więc dużo turystów coraz więcej właśnie idzie w te miejsca i wtedy ciężej jest znaleźć parking na przykład w tych miejscach, więc na pewno da się to odczuć, więc jeśli coś jest takiego lokalnego, to bardzo ciężko jest to utrzymać w takiej randze, że to jest lokalne.
bo właśnie wszystko jest udostępniane, więc coraz więcej tych ludzi przyjeżdża i nawet w przeciągu tych 3,5 roku dużo widzę takich zmian w niektórych miejscach, do których lubiłam chodzić, a teraz już tak nie za bardzo, ponieważ jest za dużo ludzi. No i jeśli chodzi o turystów, no to raczej nic takiego większego, poza tym właśnie, że jest więcej tych ludzi i wyspa jest jednak mała i czasami jest za dużo ludzi na taki mały skwarek. Powiedz mi, jak wyglądają ceny na Hawajach? Słyszałam, że to jest chyba jeden z najdroższych w ogóle stanów, w którym można żyć. Tak, ceny są dosyć wysokie, ale tak jak mówiliśmy na wstępie, że ja nie mam porównania zbytnio z stanami tam, tymi innymi stanami. Ale z tego, co właśnie sprawdzałam, to właśnie Hawaje są w takiej czołówce najdroższych stanów, razem właśnie z Kalifornią i Nowym Jorkiem. Ale to też zależy właśnie kto co chce, kto na co tak jakby sobie może pozwolić, komu co odpowiada, jeśli chodzi na przykład o wynajem mieszkania. No to niektórzy wolą coś bardziej luksusowego, znaczy luksusowego powiedzmy, że bardziej takie normalne warunki do życia, więc zapłacą więcej, a niektórzy po prostu nie obchodzi ich, w jakich warunkach mieszkają i zapłacą mniejszą cenę. Na przykład taki wynajem mieszkania może być na przykład od $1000, a może też być na przykład $5000, zależy w jakim budynku mieszkasz i tak dalej, więc to wszystko zależy kto co chce tak naprawdę i na co sobie może pozwolić. Ceny jedzenia są dosyć drogie, znaczy tak jak mówię, ja nie mam porównania, więc dla mnie to po prostu przyjeżdżając z Polski, ja na początku porównywałam te ceny, a teraz już tak nie porównuję, ale jak ktoś przyjeżdża właśnie z innych właśnie stanów i jeśli rozmawiamy właśnie o jedzeniu, to w ich odczuciu to jedzenie jest dużo droższe niż na przykład na mainland. Większość trzeba po prostu dowieść tego jedzenia. Powiedz mi, w jaki sposób może, nie wiem, różni się ta te Hawaje od tej Ameryki, co można widzieć na filmach, czy może byłaś w innym stanie gdzieś chwilę. Czy czujesz, że jesteś w Ameryce, czy czujesz może bardziej, jakbyś była, nie wiem, gdzieś w Azji? Czy tą Amerykę czuć na tych Hawajach? No bo Hawaje to od kilkudziesięciu lat są częścią Ameryki. Wcześniej to był zupełnie nic związanego z Ameryką, Hawaje nie miały. Czuć tam tą Amerykę, czy jest to troszeczkę taka odstający jakby stan? To z tego, co właśnie wcześniej mówiliśmy, to ja byłam tylko na Kalifornii i w Indianie, tam okolice Chicago. No to jednak do takiej Ameryki, te Hawaje się trochę różnią. Nie ma aż takiej, na przykład w Stanach wszystko jest takie wielkie, a tutaj po prostu nie ma tego miejsca, żeby, nie wiem, były wielkie, duże autostrady, żeby było dużo budynków i tak dalej. Ale jeśli chodzi o wyspę Oahu, no to jest na pewno bardziej zamerykanizowana niż na przykład pozostałe wyspy hawajskie. Jak byłam na innych wyspach hawajskich, to dalej masz takie uczucie, że to jest taka jakby wioska, że trochę jest tych sklepów, ale dalej jest takie niezagospodarowane, bym powiedziała. Ale też nie jakaś totalna dzicz, nie? Żeby nie zrozumieć mnie tu źle, bo tam wszystko funkcjonuje. Ale właśnie jeśli chodzi tutaj o Oahu, no to na pewno Honolulu jest taką bardziej już metropolią, jest dużo wieżowców i tak dalej, masz dostęp do większości sklepów, więc to też na przykład nie wyobrażam sobie na przykład w tym momencie życia na innej wyspie, ponieważ bardzo doceniam to, że właśnie tutaj są sklepy, że tutaj są koncerty i tak dalej, a czegoś takiego na przykład na innych wyspach może nie być. Więc wracając do pytania, czy Hawaje się różnią od stanów, pozostałych stanów, no to wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak i że bardziej mam takie wrażenie, że jestem w jakiejś, no jestem w Polinezji, właśnie na jakiejś wyspie niż w USA, nie? Powiedz mi, no bo Hawaje no to jest jakby miejsce, z którego urodził się Barack Obama. Czy masz tam jakieś na co dzień, nie wiem, jakieś plakaty na rejestracjach, jakieś elementy związane, że tam Barack Obama stamtąd pochodził? Są z tego jakoś dumni, czy raczej sobie to tak odpuszczają? Jeśli chodzi o Baracka Obamę, to na pewno w niektórych sklepach widziałam książki z nim, takie na przykład dla dzieci. Też wiem na przykład, gdzie się urodził, do jakiej szkoły chodził, więc na pewno ta szkoła, ten high school, do którego on chodził, na pewno jest z tego dumna i ma tam jakieś informacje na ten temat. Kiedyś poszłam do City Hall, do takiego ratusza, tak?
I akurat tego dnia, czasami w tym właśnie City Hall mają jakieś różne wystawy i tego dnia akurat, nie wiem czemu to tak było, ale była wystawa właśnie odnośnie Baracka Obamy, więc można było się nauczyć, gdzie właśnie chodził do szkoły, jak jego dzieciństwo wyglądało i tak dalej, więc raczej są ok z tym, nie ma tutaj jakichś pomników z nim. Jest tylko na przykład taki, w takiej dzielnicy, gdzie jest dużo murali, jest jeden mural poświęcony jemu, gdzie jest jego wizerunek, ale nie wydaje mi się, że się jego wstydzą, ale też nie wydaje mi się, że jakoś go tutaj traktują jakiegoś po króla, prostu nie? Pamiętają, że z tego stanu pochodził, ale tak, jakoś się go jakieś informacje, zbytnio nie wywyższa. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda twój taki tradycyjny dzień? No mamy Hawaje, cieplusio, plaże. Ja sobie to wyobrażam tak, że sobie wstajesz, pijesz kokosa i coś tam zaczynasz robić. Powiedz, jak jest naprawdę, bo to są takie wyobrażenia trochę z filmu może wzięte. No to trochę to się, ta właśnie moja rutyna tego dnia trochę się zmieniła. Jak pracowałam jako właśnie ta niania, no to rano się zajmowałam dziećmi, zawoziłam do szkoły, więc później miałam czas, tak mniej więcej 7 godzin, więc wtedy bardzo dużo na przykład chodziłam na plażę, bardzo dużo właśnie uprawiałam jakichś sportów wodnych i tak dalej, chodziłam na szlaki. I później właśnie wracałam po te dzieci i wracałam właśnie do pracy. To wtedy mi się podobało to życie na Hawajach, bo miałam trochę pracy, takiej wiesz, niezbyt dużo zobowiązań, wszystko miałam zapewnione, a też miałam czas na takie właśnie aktywności. Później jak ten program się skończył i trzeba było samemu tutaj już ogarniać trochę te życie, to właśnie dużo pracowałam i czasami było tak, że pracowałam 6-7 dni w tygodniu. Nie było wtedy czasu na takie właśnie aktywności, nie było czasu na cieszenie się tymi Hawajami i nie wiem, czasami po prostu nie miałam na nic czasu i jak już miałam ten dzień wolny, to nawet nie szłam na plażę, tylko starałam się ogarnąć coś wokół domu. Ale teraz właśnie jak ta sytuacja jest jaka jest, to teraz nie pracuję i mam bardzo dużo czasu wolnego. I dużo czasu właśnie spędzamy praktycznie codziennie właśnie na plaży, jakieś właśnie szlaki, na jakieś szlaki chodzimy, więc staramy się aktywnie spędzić ten czas. I na pewno teraz właśnie w tym momencie przypomniałam sobie, jak fajnie właśnie jest skorzystać z tych uroków tych Hawajów. I stwierdziłam, że po tym jak to wszystko już wróci do normy, nie będę pracowała 6-7 dni w tygodniu, bo to nie jest warte tego. Warto właśnie sobie zrobić taką przerwę, chociaż 2 dni w tygodniu i po prostu korzystać z tego, na co pracujemy, bo jednak nie mieszkamy na Hawajach po to, żeby cały czas w pracy siedzieć. Czy ludzie na Hawajach są bardzo wyluzowani? To też zależy. Raczej tak. Zależy właśnie, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz. Tutaj mi się wydaje, że nie tylko jeśli chodzi o Hawajczyków, ale o samych Amerykanów, że mają takie podejście luźne i każdy ma raczej takie odczucie, jak przyjeżdża do Ameryki. I też tak jest właśnie, że jak na przykład coś potrzebuję czy coś, to na pewno ktoś mi pomoże, jeśli pójdę do jakiegoś urzędu i czegoś nie rozumiem, to ktoś mi po prostu wytłumaczy to, jeśli na przykład teraz staram się pójść do szkoły i na przykład nie wiedziałam jakie dokumenty dokładnie muszę mieć, czego nie muszę, to wtedy ktoś mi po prostu wytłumaczy od A do Z, jeśli mam coś podpisać, to wezmą podkreślacz i po prostu podkreślą, gdzie mam podpisać, co mam, wiesz, przynieść i tak dalej, więc na pewno jest to takie miłe odczucie. Jeśli chodzi o takie rozmowy na przykład w sklepach, takie luźne rozmowy, no to też tam ludzie zagadują. Ja jestem dalej jeszcze taka, może mam takie bardziej polskie nastawienie i nie jestem zbytnio rozmowna, jeśli chodzi o rozmawianie z obcymi. Jeśli ktoś już do mnie zagada, no to jakoś prowadzę tą rozmowę, ale żeby tak sama do kogoś zagadać, to niezbyt. Powiedz mi, czy może udało ci się w jakiś sposób to odczuć, zauważyć? Czy ludzie mieszkający na Hawajach czują się Amerykanami, czy Hawajczykami może w jakiś sposób? Duże jest powiązanie jakby z ich stanem, z ich historią dla nich, czy już są w pełni czują się Amerykanami? Tak, to jest właśnie dosyć taka aktualna, to zawsze była aktualna sprawa, ponieważ Hawaje od niedawna, są jednym z najmłodszych stanów Stanów Zjednoczonych i oni, tutaj właśnie Hawajczycy, niektórzy się z tym pogodzili, niektórzy bardziej są tacy właśnie rebelianci, bym powiedziała, i dalej mówią, że to nie jest Ameryka, że to nie są Stany Zjednoczone, że Hawaje to są Hawaje, że one zostały tak jakby nielegalnie
jakby przejęte, zabrane. Więc niektórzy właśnie mają takie podejście i na pewno tutaj podchodzą do tego, że oni są Hawajczykami, a właśnie mniej osób określa się, że są właśnie Amerykanami, tak bardziej właśnie wydaje mi się, że dalej ich to w jakiś sposób boli, że te właśnie te Hawaje zostały od nich zabrane, że teraz są tak jakby pod rządami właśnie Stanów Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że gdyby tak nie było, to też by był problem i mi się wydaje, że właśnie ta cywilizacja i Stany Zjednoczone bardzo dużo im pomogło i tak dalej, nie? Powiedz mi, to już będziemy pomału iść w stronę końca naszej niestety rozmowy, a czy są tam jakieś polskie sklepy na przykład, czy polskie restauracje na całych Hawajach, jeżeli miałeś okazję zobaczyć inne też wyspy? To niestety nie ma. Nie wiem, czy jest jakiś taki, bym powiedziała, Eastern European Store, taki ogólny, że znaczy właśnie europejski store. Jeśli chodzi o sam typowo polski, no to nie ma żadnego takiego sklepu, więc jak byłam właśnie w Kalifornii, to specjalnie zajechaliśmy do polskiego sklepu, żeby mogła sobie kupić jakieś produkty. Bo jednak jak się tego nie ma na co dzień, to się coraz bardziej na przykład chce jak takie ptasie mleczko i tak dalej. Więc pojechaliśmy tutaj do tego sklepu, jak byłam w Kalifornii, a tutaj właśnie na Hawajach nie ma takiego czegoś, nie ma żadnych polskich restauracji. Jeśli chodzi o produkty, to czasami na przykład w Safewayu albo w Costco jest napisane, że to jest polski produkt, na przykład jakieś polskie pikle i tam jest napisane po prostu po polsku albo jakaś polska kiełbasa i w sumie to smakuje dosyć tak jak taka typowa w Polsce. Albo właśnie te pikle, ale nie ma tak właśnie sklepu, że można sobie pójść i kupić takie produkty, co by się kupiło w Polsce. No właśnie, no to czyli czasem jakaś tęsknota żywieniowa za polskim jedzeniem na pewno jest. Na koniec powiedz mi, bardzo ważne pytanie, o plusach to wiele ludzi podejrzewam wie. Jakie są minusy? Dwie najgorsze rzeczy, jakie spotkałyś, albo jakie są częścią życia na Hawajach? No to oczywistym tym minusem jest to, że właśnie koszty życia, koszty kupna czegokolwiek, właśnie mieszkania, kupna domu, więc właśnie teraz przed taką sytuacją tak, to będzie nasz pewnie mój i mojego męża następny krok, żeby właśnie kupić coś swojego i właśnie rozglądamy się na rynku i po prostu ceny są kosmiczne. Właśnie ceny jedzenia, a za tym też idzie niewystarczające płaca, nie? Że minimalna płaca nie idzie w ogóle w parze z tym, jakie są koszty życia, więc niektórzy po prostu pracują po 2-3 prace, żeby właśnie jakoś tutaj sobie to życie ułożyć. Więc na pewno koszty życia są większym z takich minusów. Do tego też przychodzi właśnie to podróżowanie. Jak już mieszkasz tutaj, to nie dość, że jest daleko i że długa jest ta podróż, no to też bilet taki, na przykład nawet do takiej głupiej Kalifornii, gdzie to jest jeden z najtańszych biletów, będzie kosztował ponad $300 w dwie strony. Więc żeby wyjechać w ogóle z tych Hawajów na do jakiegokolwiek innego miejsca, to jest duży wydatek. Więc koszty życia na pewno dają w kość. A takim drugim minusem bym powiedziała, że Island Fever to się nazywa. Tutaj mamy takie określenie, że po prostu ta wyspa jest tak mała, że w pewnym momencie bycia tutaj, jak mieszkasz, to masz takie wrażenie, że wszystko widziałeś, wszędzie byłeś, że ty jesteś na takiej po prostu skale, na środku oceanu, że z jednego końca na drugi koniec możesz przejechać w 2 godziny, wokół całej wyspy możesz pewnie w jeden dzień objechać w każdy zakątek i po prostu to jest takie island fever, że już nic tutaj ciebie nie zaskakuje i masz takie, nie wiem, może trochę tęsknisz za domem, bo dużo właśnie osób jest tutaj przyjaznych, no to właśnie tęsknota za domem i ta odległość po prostu. Jednak czasami jak tak sobie myślisz, no to dopada do ciebie taka myśl, że Jezu, gdzie ja jestem, że tu nie ma nikogo bliskiego wokół mnie i tak dalej. O, widzisz, czyli takie czasem, no nawet poczucie tego, że jesteś na wyspie, czyli teoretycznie byś nawet chciała jutro pojechać do Polski, to jednak zajmie ci to około 30 godzin, podejrzewam.
Bo 6 ale godzin tak do Los Angeles lot, potem Los Angeles, no to może trochę zająć czasu, nie? Ale nawet jak mieliśmy czasami, może nie mamy aż tak jak właśnie na Florydzie tych właśnie zagrożeń huraganami, ale jednak jakieś zagrożenia są, bo jednak jesteśmy na środku oceanu, no to jest to dosyć straszne, jeśli idzie w naszą stronę jakiś huragan. Wiadomo, media starają się nam jakoś uprzedzić nas przed tym, ale też właśnie rodzi się taka panika, no to wtedy wszyscy ludzie wykupują wszystko w sklepach, ale później jest taki strach, no jak jesteś na Florydzie, no to możesz, zanim ten huragan przyjdzie do ciebie, no to możesz wsiąść w samochód i jakoś stamtąd wyjechać, a tutaj to jednak nie zapakujesz wszystkiego i no gdzie pojedziesz tak naprawdę, nie? Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że znalazłeś czas w ogóle, żeby porozmawiać o Hawajach. Więcej o życiu na Hawajach, jakie piękne są plaże, widzowie mogą zobaczyć na Twoim kanale, prawda? Tak. Właśnie dzisiaj będę wrzucała filmik, jak wygląda właśnie mój tydzień z tej całej kwarantanny. Wczoraj nad nim pracowałam i tak nie wiem właśnie, czy publikować go, czy nie, bo mam takie głupie uczucia, bo u mnie tutaj ta kwarantanna wygląda inaczej niż na przykład u kogoś innego, więc dla mnie to jest takie typowe, że my idziemy na plażę i tak dalej. Więc ten filmik jest trochę taki... Czy nie będą zazdrośni w Polsce, bo u nas w Polsce trzeba w tej masce podobno wychodzić i wygląda to zupełnie inaczej. No właśnie, mam nadzieję, że takie odczucia nie będą, bo jednak tak wygląda po prostu te życie tutaj i chciałabym się z tym podzielić i dlatego takie coś stworzyłam. Tak więc na wszelki wypadek linki do social mediów, do tego kanału w opisie znajdziecie. Tam o wiele więcej o życiu na Hawajach. Tak więc bardzo dziękuję za Wasz czas, że poświęciliście nam parę minut. MM w podróży, dużo zdrowia. Okej, mamy to.